jest to czas, w którym mamy jak najlepiej przygotować się na spotkanie z nowonarodzonym Panem Jezusem. Każdego dnia Pan Bóg będzie nam stawiał kolejne drogowskazy, jakieś podpowiedzi, czy też postacie, które mają nam jak najlepiej się do tego czasu pomóc przygotować. Dzisiaj dwoma takimi postaciami jest święty Andrzej i święty Piotr. Świętego Andrzeja w sposób szczególny dzisiaj wspominamy. Ktoś może zapytać, dlaczego jesteśmy nad jeziorem? Ano dlatego, że scena dzisiejszej Ewangelii rozgrywa się właśnie nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Jezus podchodzi do rybaków, dwóch braci, Andrzeja i Piotra. I tak jak oni zarzucają sieci na ryby, tak Jezus zarzuca sieci na nich i zaprasza ich, żeby poszli za nim. Pan Jezus może nas zaprosić do różnych rzeczy. Niektórych zaprasza do tego, żeby zostać strażakiem. Innych do tego, żeby zostać lekarzem. A jeszcze innych, żeby zostać, załóżmy, księdzem. Ale wszyscy jesteśmy zaproszeni do jednego. Aby być radosnymi głosicielami dobrej nowiny, czyli Ewangelii, którą zostawił nam Pan Jezus. Jakie jest zadanie na dzisiaj? Zastanów się, do czego powołuje Cię Pan Bóg konkretnie dzisiaj, a drugie, to podziel się dobrą nowiną, czyli dobrą wiadomością o Jezusie z kimś bliskim, z rodzicami, ze znajomymi. Szczęść Boże!